Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już 16 odcinek z Borderlandsa. Dlaczego nie było wczoraj odcinka? Już powiedziałem, wyjaśniłem w Wiedźminie. Nie miałem połączenia ze Steamem, z tego względu nie było Borderlandsa. Ale za to dzisiaj i jutro będzie Borderlands, żeby nadrobić stratę. Tak już mi dość pomogłeś. A to jest twoja właśnie ta misja fabularna. Ale nie tędy droga. Jeszcze zanim zaczniemy robić fabularne, to jeszcze będziemy robić poboczne. Ty sobie bansuj tutaj, a my bierzemy tutaj. Jep. Misję już mamy. A, trzeba usunąć jakieś czaszki. Trzeba chyba te czaszki zabrać. Sobie teraz przypomniałem, że skull to jest czaszka. Tylko nie ten skull szkoła, żeby wam się nie myliło. A my tu jeszcze oblukamy itemy. Raczej EQ. Ale raczej tu nic nie ma takiego pożytecznego. Jedynie możemy uzupełnić lekko amunicję. I nic więcej. Ile jeszcze? Dobra, nic już tu nie ma do uzupełnienia? Dobrze. To co? Gówno, właśnie. Jedziemy z tą misją. Tradycyjnie. Ostatnio żeście mi zhejtowali Borderlandsa. Nie wiem, z czym macie problem. Poza moim komentarzem. Każdy może mieć odmienne zdanie i opinie. Ale mnie to nie rusza. I w pewnym sensie jakoś nie deprymuje do tego, żebym przestawał nagrywać. Nagrywać i tak będę. Choćby się miała nawet rzucić fala wszystkich hejtów. Nie. Nie odpuściłby mi tak. O, tutaj badass. Tylko 3 expa? To marnie. Jak dla mnie to bardzo marnie. Jeszcze się przejedziemy do innego gościa. Sprawdzę, czy on w ogóle ma misję. Jak nie będzie miał, no to lipnie. Nic nie masz, dobra. Zapomnę już o tobie, wiesz? Tak będzie najlepiej. No, wiedziałem, że jeszcze w to walnę. Bo jakby inaczej, ona zawsze musi jakieś wypadki robić. A zwłaszcza kiedy jest za kierownicą. To już zwłaszcza wtedy są wypadki powodowane. Ty, wjechaliśmy tu jakimś cudem, ale tam nie wjeżdżamy. Tam nawet nie ma po co się po prostu wpieprzeć. Gdzie my to mamy jechać? Dobra, nitro i jedziemy. Aha, tutaj. Dobra, nie ma sprawy. A, no, czyli tak jak myślałem, mój angielski jeszcze nie jest taki giętki i suchy. Czyli wiadomo, o co kaman. Proszę bardzo, kolejna czaszka. Taki trochę jakby wyścig z czasem. Dobra. Dobra. Tutaj musiałem go zabić, bo by mi przeszkadzał. A ja tu jestem tylko dla tych czaszek. Chwileczkę, gdzie ta czaszka? A, to trzeba na górę wejść. Najpewniej. No i gdzie ta czacha? Jest tu czacha. O Boże! Zaraz mnie tu zmiażdżą. Kurde! Nie wiecie, z kim się teraz tutaj... O, ammo. Zawsze mi się może przydać. Ale nie. Tutaj mam ich gdzieś. Kurde. I tak cisną mnie źle, jak na taki level. Po skoku, żebym to złapał. Tam jest kolejna czacha. Którą zbiorę bez problemu. Ty kurde, znikaj. Cię tu zmiażdżę szybciutko. O, łoż ty. Zaraz mnie tu zniszczą te typy. Się nie oszczędzam w ogóle. Jeprzej. Dobra, tu kolejna czacha.
Ty patrz, zaklinowałem się. Dobra. Użyjemy skilla. Przynajmniej im teraz już uciekniemy. Na 100%. Tu ostatnia. Dobrze. Znikamy już im. Myśmy tylko przyszli po te czaszki. Trzeba użyć leczenia, bo oczywiście nam się tak oberwało. Już to jest masakra. W ogóle, co tu się dzieje? Dobra, gdzie... Tam jest ten pojazd, dobrze. Już myślałem, że przepadł. Ekwipunek. O, tu nie mogę wejść. W samochodzie się nie da, co za... gówno. Ale idziemy oddać misję. Zebraliśmy te czaszki. Właściwie je mieliśmy usunąć. Czyli tak jak powiedziałem, dobrze. Kolejna banalna misja, ale chciałem to zrobić, żeby było jakieś uzupełnienie. Bo tak bym to zostawił, nie wiadomo na co, a tak to przynajmniej będzie wykonane. I przynajmniej zdobędziemy jakąś nagrodę, może jakaś będzie. Jep. Teraz to już nawet jazdy nie kontroluję, jeżdżę jak chcę. Mnie to tam nie obchodzi co najmniej, że z powodu jakiś wypadek bądź coś gorszego. Po prostu jadę na chama. Dobra, jesteśmy. Dawno nie było nocy w Borderlandsie, trzeba przyznać. Ale to dobrze. Okej, oddajemy. O, jakieś gówno dostałem, które potem sprzedam. Bierzemy kolejną misję. Aha. Trzeba zniszczyć pipeline. Pipeline. Co to może znaczyć? Zaraz się dowiemy zresztą. Spokojnie. Dowiemy się. To będziemy mieli już wiadome, o co chodzi. Trzeba chyba umieścić fuzję A, B i C? Jak to, ja to tak tłumaczę przynajmniej. Umiejscowić bardziej. Jezu, kurde. Jak bansuję tymi kółeczkami. Spokojnie, bez przesady, bez takiej jazdy, bo to wiecie. Się to kończy potem tragicznie. Już myślałem, że się wywrócę znowu tym pojazdem. Bo już kilka razy miałem taki przypadek. Mi się to zdarzyło. Aha. I co dalej? A. Czyli pewnie teraz trzeba będzie tam wjechać, nie? No cóż. Misja wymaga zmiany miejsca. Trzeba użyć jeszcze tutaj potka, bo się nie wyleczyłem jeszcze z ostatniej bójki. Okej, okay. I one są tam, no to trochę mamy drogi. No cóż, ale idziemy. Ja bym ich już tu minął. Nie chcę mi się z nimi, szczerze mówiąc, walczyć. Otwórz mi te wrota, otwórz mi te wrota. Ty kurde, zaraz was tu pojadę wszystkich. Chodzi mi o to, że chcę szybko te misje wykonać, bo potem się żeram. O, 10 level dla kałaszy. Bardzo fajnie. A, bo trzeba tego użyć. W sumie tego w sumie nie trzeba, bo równie dobrze można przecież... O kurde, to tak nawala. O. Zwalaj stąd. A, dobra, takie buty. Dobra, najpierw byśmy tych wrogów poniszczyli jednak. O, oni mi tu będą przeszkadzać i zawadzać. Dlatego po prostu nie znoszę. Taki gówniarz z shotgunem to mi tu gówno zrobi. Kolejny. A, szybko padli. Tam jeszcze jeden jest. Ten odważniejszy. Kurde. A jak z tego... Ło ty! O ty mały kozaczku. O, jeszcze ty? Jeszcze ty się prosisz?
Zaraz ci się oberwie mega. Tam nie uciekasz. Kurde. Kurde, co za kutwa. Dobra, tu jest. Jeszcze. Fuck this shit. Ej, dobra, przesadziłem trochę. Za bardzo się skupiłem na misji. A mam jeszcze wrogów do wyniszczenia. I jakie same kryty lecą. Pięknie. Dobra. Przynajmniej padł. To najważniejsze dla mnie. Jeszcze jeden. Taki z ciebie ważniak. A już padłeś. Tutaj, no właśnie tutaj. Dobra. Teraz trzeba coś zniszczyć. Tylko właśnie nie wiem co. I się zaraz dowiemy. Jak już ucichnie bitewny zgiełk, to porozmawiamy trochę o hejtowaniu ponownie. Bo niektórzy to już się chyba kompletnie pozapominali. A najśmieszniejsze jest to, że nie ma powodu, dla którego mnie hejtujecie. Skąd tyle znowu się wzięło? Ale najgorszym i tak był hejtem tam chyba bodajże w 8 odcinku z Deadpoola. To już w ogóle, to już była fala hejtu. Taka, taka malutka, ale to była fala. Skąd to się wzięło? To sobie każdy zadaje chyba po dziś dzień pytanie, skąd tyle się takiego czegoś wzięło? No cóż, ale jak ktoś lubi hejtować i jest w tym zawodzie bardzo dobry, no to dla niego to jest pikuś. Ale już jest wyzwaniem, hardkorem się wypowiedzieć na ten temat, dlaczego coś mu nie pasuje, to już stracha po prostu znalazł na to. Dobra. Już jesteśmy tu niedaleko. A więc... A, żeśmy przyczepili te całe... Łoty! Cośmy to zrobili? What the fuck? Żeśmy podpalili całą fabrykę. Zajebiście. Czas na apokalipsę. Zajebiście, nie. Pięknie, pięknie. O to mi chodziło, niech to się teraz wszystko w pizdu pali. My stąd idziemy, bo tu już nas nic w sumie nie trzyma. Poza tym, że misję trzeba oddać. I tak to... Jesteśmy na wygranej pozycji. Znowu wrogowie, których mam w dupie. Sobie ich po prostu minę na mojego skilla. O właśnie. Proszę bardzo. No i widzicie, w takim oto sposobie żeśmy uniknęli konfliktu. Ogólnie nasza Lilith już jest tak wyskillowana, tak porządnie przypakowana, że teraz to już gówno nam ktokolwiek zrobi. Jeszcze użyjemy jednego potka. Okej, dziękuję. I teraz tak, kontynuując tą rozmowę o hejcie, no nie wiem, co w was wstąpiło, żeby tak mnie po prostu bezpowodowo mnie tak po prostu najeżdżać. Mnie to w ogóle nie rusza już, tylko po prostu ja chcę jeszcze wracać do tych tematów, bo po prostu chcę pewnym osobom uświadomić pewną rzecz. Hejtują dlaczego? Bo uważają, że mam słaby komentarz. Dlaczego jeszcze? Bo nagrywam na YouTube i się nie poddaję. Dlaczego? Bo co? Bo mam 900 parę filmów, przy czym widzów mam, subskrypcji mam tyle, a oglądaczy o niebo mniej. Ale mnie to też nie rusza i jakoś mnie to wcale nie zniechęca. A dlaczego? Bo przynajmniej mam jakąś grupę oglądaczy i mnie to jakoś nie burzy, a raczej nie dziwi, bo są jakieś jednostki, które są zainteresowane tym. I to jest dla mnie najważniejsze. To, że większość osób uważa, że to co robię jest do dupy. Zresztą tak większość robi, więc tu się nie dziwmy. Ale co skłania takich ludzi, którzy sami wiedzą, że lepiej by tego nie robili, napastują tą osobę, która stara się coś, nie wiem,
pokazać, nagrać, nie wiem, skomentować coś, no cokolwiek, żeby po prostu... Zaraz, bo już właściwie się zaciąłem. Żeby po prostu pokazać się z jak najlepszej strony. Nie mówię to tylko dla hajsu, partnerstwa. Nie. Tutaj akurat w mojej sytuacji jest tak, że mam partnera, ale pieniędzy jakoś mi się nie chce wypłacać. No i tak mało dostaję, bardzo mało. Praktycznie, szczerze mówiąc, dla mnie praktycznie nic. Okej, okay. Jebut! Dostaliśmy jakiś grenade mode, ale i tak jest słaby. Niestety. Nie ma misji, żeś mnie zniechęcił. Szczeliłem ci w oko, bożeś mnie po prostu zdradził. Hejtuję cię. Tak cię kurde hejtuję, masz tu jeszcze po mordzie. On właściwie mordy nie ma. To nie jest człowiek. Jakby miał mordę, to by jeszcze pokazał, na co go stać. A tak to jest po prostu zwykłym zardzewiałem robotem, który po prostu gówno pokazuje. Poza tym, że był dobrym przewodnikiem w pierwszym odcinku, a tak to po prostu jest gówno wart. Sprzedajmy jakieś śmieci, które żeśmy dostali bądź zebrali, bo one w ogóle nie mają żadnej jakby mocy. A tak to chociaż już mamy 59 tysięcy. To już jest naprawdę spory hajs. A najlepsze jest to, że jeszcze tego nie wydajemy. To jest już w ogóle przełom. Dobra, to może już zaczniemy robić misję. Claptrap Call Talk to. Czyli trzeba będzie stąd wyjść i gdzie w ogóle pojechać? Tam aż nawet. O, to mamy kawał drogi. Jeszcze musimy sprawdzić, czy inne postacie, osobistości mają jakieś misje dla nas, bo coś czuję, że jeszcze są jakieś poboczne rzeczy. Tylko my o tym nie wiemy, albo nam się nie chce po prostu zaglądać. No i padają na hita od razu. Wystarczy, że strzelę z rakiety, o, lub z promienia, to... Chwileczkę, hajsy zawsze zbieram. Nawet jeżeli to są od czwartego levela, to hajs i tak zawsze zbieram. O, tu główienko. Ale zbiorę, co mi tam. Może tym razem pojedziemy tą stroną, bo jakoś mi się nie chce trzeci raz w tamtą stronę jeździć. Tak trochę się czuję dziwacznie. Dobra. Shep Sanders nie ma dla nas misji. Bo wiadomo, on już biedny, kurczę, tak biedny, że już po prostu nawet nie potrafi o siebie już zadbać. Teraz użyjemy nitra i niczym błyskawica pojedziemy przez pół miasta. A tu? Czekajcie, chwileczkę. Jak dostał? Na hita żeśmy go już na 100% dojechali. O kurde. Gryzonie, spokojnie, gryzonie. Gryzonie, spokojnie. Do schroniska i tak was wezmą. Dobra, hajs, hajsy. Dobra. Ale tu jeszcze sprawdzimy, bo tutaj były dobre misje. Właściwie to była sama arena, ale warto jeszcze sprawdzić, tak na dobrą sprawę, bo jeżeli by się jednak coś takiego trafiło, a my po prostu to ominęliśmy, to po prostu jesteśmy na linii ominiętej, bo tu wszędzie się misje znajdzie. Nic nie masz. Ale masz tu dobry arsenał broni, więc może coś tu kupię. Jak oczywiście będzie coś wartego i godnego kupowania. Snajpera, pukawka, nic tu nie będzie. Lipa. Jak dla mnie lipa. Czyli jednak już nic. Dobrze, że to jedziemy już na tą misję. Wykonamy ją. Oczywiście jak będzie się dało. Oczywiście to zależy też od czasu, w którym się zmieszczę. Więc mnie się nie śpieszy. Wam też się pewnie nie śpieszy. Miałem w ogóle jeszcze wczoraj też wrzucić FIFA, ale stwierdziłem, nie będę tak spamował. Dzisiaj na pewno będzie MTA, tylko jeszcze muszę sobie ogarnąć samopoczucie, bo jakoś tak dziwnie się czuję dzisiaj, ale to chyba tylko dzisiaj.
Nie wiem. Jep. Wiedziałem, że walny, no. To akurat już do przewidzenia było. Jestem jasnowidzem. I przewidziałem to, że walnę, dupnę. I jeszcze inne sprawy. A, to z tym mamy. Aha. Human status confirmed. Access to the doll headland is granted. Please stand by while I activate the gate for you. A, on teraz coś będzie uaktywniał. Fajnie. Też się cieszę. And spieprzaj. A, i teraz tam będzie trzeba znaleźć tego Ernesta. No dobra. I będziemy mieli teraz kolejną, nową lokację. Dal Deadland. Headland. Już powiedziałem Deadland. Ale będzie Headland. Oj, i coś po tym obrazku zauważyłem, że będziemy mieć wrogów z pojazdami. Więc to już będzie hardcore wyzwanie. Nie ma tu żadnej respiarki pojazdów. Szkoda. Trzeba będzie piechotką sobie pójść. Znajdziemy szybko Ernesta i skończymy odcinek. Mamy tu jakiś wiatrok, który wieje sobie niczym latający. Już? Jak szybko! Ledwie się obejrzałem, a tu już mamy misję. Ernest found. I teraz. Aha, teraz trzeba do niego iść. Dobra. Jakoś dziwnie tak. Tak pusto tu jest, totalnie. Opustoszałe miejsce i nic tu się nie dzieje nawet. Kupię sobie ammo, bo wiem, że mi go brakuje. Teraz to się dzieje. O, nowe upgrade'y. Kupujemy oczywiście, no bo jakby inaczej. Combat, tak, kupujemy. I tak nas stać, hajsu mamy sporo. Rewolwer SDU i jeszcze. O, jeszcze grenade. Tak, bo na grenade'a też. No już mi nie starczy, ale dokonałem odpowiednich upgrade'ów, które mnie zadowoliły. I to jak najbardziej na plus. U, klasmody. Klasmody tu widzę, ale nie ma dla mnie. Kuźwa, obrażam się. Fuck forever. I tyle powiem. Co tu? A może jakieś tarcze jeszcze macie? Lipa, wszystko lipa tutaj jest. Dobra, tu jakaś szafeczka. A więc to ty jesteś ten Ernest. Na groźnego to ty nie wyglądasz, powiem ci szczerze. Mogłeś gorzej wyglądać. Z pewnością, ale... Jakie tu plakaty masz, kurde, ty chyba jesteś jakimś hipsterem, że lubisz jakieś, kurde, nie wiem, zespoły. Dobra, to oddajemy ci misję. Zarąbiście. Oj, masz kolejne misje. Chyba poboczne, powiem ci szczerze, bardziej. Ale to wiecie co? O, o, coś się odzywa. No kurde, coś się otworzyło. Coś się otworzyło. Jakaś rampa, ale na co mi rampa, skoro nie mogę pojazdu żadnego. Aha, tam są pojazdy. Dobra, wiecie co? Skończymy już odcinek. Jutro też będzie odcinek z Borderlandsa, więc się nie martwcie. Będzie co oglądać. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I nie hejcić mnie, bo nie ma powodu do tego, żeby mnie hejtować. Filmy mam dobre, czasami może będę komentował gorzej, ale staram się jak najlepiej. Nie jestem jakimś, kurde, turbo youtuberem, że już od razu po pierwszym filmie się wybijam. Nie, to z czasem, z latami może jakoś mi się to wszystko odbije pięknie. Ale póki co, trzymajcie się, na razie, yo!